I hopa! Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Dzisiaj przetuningujemy sobie tego Abartha na drift. Zrobimy sobie tak, żeby fajnie driftował i zrobimy go w klasie A. To jest bardzo ważne, bo teraz w playliście festiwalowej jest do zrobienia mega fajna mapka, która bardzo przypomina mi Forza Horizon 2, bo ktoś zrobił doki. Jest tam mega ciasno i pomyślałem sobie, jeżdżąc ten tor, że on jest doskonały do driftowania. Nawet mamy tam jedną hopkę i żeby wziąć w nim udział, musimy się pojawić tutaj. Już wam pokazuję na mapce. Ale koniecznie sobie to przejedźcie, nawet jeśli nie driftujecie, my sobie dzisiaj podriftujemy. Więc tutaj mamy Hell's Dog Circuit i mamy tutaj restrykcje tylny napęd i Italian, czyli włoskie w klasie A. I teraz sobie właśnie zrobimy tego Abarcika. To jest niby taka rajdówka, ale myślę, że do driftowania też będzie spoko. To jest w ogóle nowy samochód w Forzie Horizon 5. Nie wiem, nie pamiętam, czy on był w czwórce Horizon, czy nie było go. Ale tak jak go zobaczyłem, takiego kanciaka, to pomyślałem, ej, to będzie spoko auto do driftu, nie? Żeby zrobić go w takim gruz stylu, jak myślicie? Fajnie wygląda, nie? O, proszę, tutaj mamy jakieś pakiety dodatkowe. Czy coś będzie nam pasować do driftu? No to raczej nie, chociaż może do takiego pokazowego driftingu, jak Gymkana albo coś takiego, nie? Mogłoby być, ale dajmy sobie coś takiego. Spoiler! O kurde! Nie, no to nie, ale możemy sobie coś takiego dodać. Progi, tu mamy takie typowo rajdowe wyposażenie, nie? Ale może coś dobierzemy typowo do driftu. Dodatkowe lampy na dole chyba nie, ale mamy na przykład wlot na dachu, taki ciekawy. Nie? Dobra, ja sobie chyba standardowy silnik spróbuję zrobić do driftu, bo też nie możemy tutaj władować za dużo mocy, żeby samochód nagle nie był w klasie S1 albo coś takiego. Zobacz, ziomek, jaki driftowóz. To wygląda trochę jak BMW E30 z takim bodykitem, no nie? Bo to jest taka rajdóweczka i tutaj bodykit jest taki, można powiedzieć, w standardzie. Ale lata teraz, możecie sobie zobaczyć kod tego tuningu na ekranie. To jest Abarth, jak on się dokładnie nazywa? Abarth Fiat 131, niecałe 400 koni mechanicznych, 900 kg wagi, standardowe opony, nie jakieś tam driftowe, i jest to taki spokojniejszy tuning, nie taki, wiesz, super mocarny, który od razu wyrywa z rąk, ale jak gracie na kierce, to polecam wam tego tuninga. No i jedźmy sobie do tych doków na wyścig, zobaczymy jak będzie szło driftowanie. Mega ciasno jest, także to prawdziwe wyzwanie, ale jest na tyle równo zrobiony ten tor, że przyjemnie się tam mi nawet tak zarzucało bokiem, jak sobie jechałem wcześniej taką Alfą Romeo. No i zobaczymy, jak mi pójdzie tym oto Fiaciczkiem. Cyk, tutaj się niby takie mistrzostwa odpaliło albo coś takiego. O, i zabieramy sobie naszego tylnonapędowca. Na tej mapce jest tylko jeden problem, że ciężko się lata na tej zewnętrznej kamerze, na której ja lubię sobie driftować w Forzie Horizon 5, a właśnie dobrze się lata na kamerze z kokpitu. To znaczy, chodzi mi o to, że jest tak ciasno, że ta kamera, która jest nawet blisko ustawiona samochodu, sprawia, że nie widzimy, gdzie my mamy lecieć. Spróbuję jedno okrążenie przejechać sobie na tej kamerze zewnętrznej, a następne okrążenie na kamerze wewnętrznej i zobaczymy, co lepiej pójdzie. Wy oceniajcie łapami w górę lub w dół. Także muszę się postarać. Ale ciasno. O! Wow, ale blisko było, kurczę, myślałem, że nie wyrobię. O,
Dawaj. Ale fajnie weszło. I hopa? Jest. A właśnie, miałem zmienić kamerę. Poczekajcie, zmienię sobie kamerkę. Cyk. O, i teraz z kokpitu. No i próbujemy. O, znacznie lepiej. Nawrotka, taka długa. O, myślałem, że zahaczę przodem. I hopa. O, jeszcze jedno krążenie chyba, tak? Nie, to już końcowa. 91%. O, tutaj szczególnie. Ta kamera, o, to już końcówka jest tutaj, kurczę, szkoda. Jeszcze jedno okrążenie bym sobie poleciał, bo naprawdę fajna sprawa, ej. Mega mi się podobało, zwłaszcza na kamerze z kokpitu. Tak trochę czuję się, jakbym grał w Assetto Corsa, bo takie ciasne miejsce. W Assetto Corsie dużo jest właśnie takich ciekawych mapek do driftowania. Wow, podobało mi się. Bardzo spoko, macie, łapcie tuning do tego Abarcika i przetestujcie sobie sami. Samochód skonfigurowałem tak, żeby doskonale pasował do tego, tej właśnie traski w tej playliście festiwalowej. Oczywiście można to przejechać sobie zupełnie zwyczajnie, ale warto skorzystać z tego toru, jeśli jest tak fajnie zrobiony i sobie przejechać go trochę inaczej niż zawsze się robi te playlisty festiwalowe. Zachęcam was do tego. A tymczasem trzymajcie się, na razie, hejas!